Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy. Postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Oto słowo Pańskie. Tak jak światło od ciemności, jak prawda od kłamstwa, jak dobro od zła, jak piękno od brzydoty, tak samo odróżnia się człowiek materialny od człowieka duchowego. Człowiek materialny to ten, który widzi tylko zewnętrznie. Patrzy na świat w aspekcie tylko materialnym. Człowiek duchowy to ten, który widzi głębiej. Saint-Exupéry w Małym Księciu opisuje to w ten sposób. Głębiej widzi się tylko sercem. Głębiej się widzi tylko sercem. I przychodzimy do domu Bożego, tutaj do naszej Matki, Pani Królowej, aby w tej świątyni poświęconej prosić ją, by nas prowadziła za rękę, by nas uczyła wsłuchiwać się w głos Pana, otwierać nasze serce na Jego Słowo. Żebyśmy stawali się tymi, którzy widzą i słyszą rzeczywistość duchową Boga obecnego pośród nas. Pan Jezus uczy nas dzisiaj w swoim słowie, komu mamy oddawać pokłon. Panu Bogu będziesz oddawał pokłon, a komu, bracie, siostro, ty oddajesz pokłon. Człowiek jest na ziemi istotą zależną. Musi oddać jakiejś władzy pokłon. Albo będzie to Bóg prawdziwy, albo będą to bożki tego świata. Innego wyjścia nie ma. Nawet ten, który ma władzę i czuje się jak Bóg,
też musi się pokłonić bożkom większym. Tylko jeden jest Bóg prawdziwy, który przed nikim się nie kłania. Dlatego my chcemy Go poznać i pytamy się dzisiaj, komu ja oddaję pokłon? Jeśli ubierasz się nieskromnie, komu oddajesz pokłon? Jeśli swoją mową niszczysz prawdę, piękno, dobro, komu oddajesz pokłon? Jeśli bogacisz się cudzym kosztem, komu oddajesz pokłon? Jeśli przestajesz się modlić i chodzić do kościoła, komu oddajesz pokłon? Jeśli nie masz odwagi stanąć po stronie wdowy i sieroty, komu oddajesz pokłon? W Ewangelii słyszymy, jak Jezus pokonuje wszystkie pokusy szatana, bogactwa, cudowności oraz władzy i uczy prawdziwej drogi do wolności. Nie samym chlebem żyje człowiek. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. To jest mowa Jezusa. Tymi słowami zwycięża ducha złego. Zachowaj, bracie, siostro, te słowa Jezusa w swoim sercu, a nigdy nie stracisz ludzkiej godności. Człowiek utracił swoją godność przez to, że zawierzył duchowi złemu i związał swoją godność z materią, z posiadaniem. Posiadanie wiąże człowieka z Egiptem. Egipt to bożki tego świata. Kto ma ducha tego świata, musi się im kłaniać. A kto kłania się bożkom, ten traci swoją godność i wolność. Jakie skutki są takiej sytuacji, dowiadujemy się z historii narodu wybranego. Egipcjanie źle się z nami obchodzili. Gnębili nas, nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Chcemy odczytać Słowo Boże w naszej sytuacji, w jakiej obecnie jesteśmy jako naród. Egipt możemy odnieść dzisiaj do Europy, która odrzuciwszy Boga prawdziwego, oddaje cześć bożkom. Egipcjanie gnębili nas, nakładając coraz cięższe obowiązki. Egipcjanie tego nowego świata, Unii Europejskiej, gnębią nas, nakładając coraz to nowe prawa, podatki, które coraz bardziej utrudniają nam życie rodzinne i narodowe. Nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe, niskie płace oraz ideologia konsumpcji. Wszystko to spowodowało, że zabrakło czasu dla budowania rodziny. Owocem lawinowy rozpad rodzin. Co wtedy czynili Izraelici? Wołali do Pana i usłyszał ich wołanie. Wołaniu do Pana jest jedyny ratunek. Czy wołamy? Czy w Bogu pokładamy nadzieję? Tylko On może nas wyprowadzić z Egiptu. I my wołając tak, jak Izraelici, mamy ufać, że w swoim czasie Bóg wyprowadzi nas z niewoli. Jego mocna ręka to sprawi wśród wielkiej grozy znaków i cudów, jak mówi prorok. Gdy Pan wyprowadził naród z Egiptu, wtedy Izrael oddał pokłon Panu. I ufamy, że nastanie czas, gdy Bóg uwolni nas i Polska odda pokłon Panu Bogu swemu, uwolni nas z tej cywilizacji śmierci i wprowadzi nas do cywilizacji życia i miłości.
Święty Paweł w drugim czytaniu mówi nam, co mamy czynić, aby naród nasz doświadczył zbawienia. Po pierwsze, trzeba ustami wyznać, że Jezus jest Panem, czyli jest Królem. Po drugie, trzeba w sercu uwierzyć, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. Tylko wtedy, gdy to uczynimy, wyznamy ustami i w sercu uwierzymy, osiągniemy zbawienie. Tak mówi święty Paweł. I wtedy Polska będzie Polską. Zatrzymujmy się przy słowach świętego Pawła. Mówi, że nie wystarczy w myślach wyznać, że Jezus jest moim Zbawicielem. Trzeba ustami wyznać. A dziś stojąc przed Nim, mogę sam siebie zapytać, kogo moje wargi uznają za Pana? One przecież mówią cały czas, nie tylko w Kościele. Kogo moje myśli uznają za Pana? Kogo moje słowa uznają za Pana? Kogo moje czyny uznają za Pana? Święty Paweł mówi także do nas, nie wystarczy rozumem przyjąć wiary w zmartwychwstanie. Trzeba uwierzyć w sercu. A serce to świat ogromny i każdy z nas rządzi takim wielkim światem wewnętrznym. I tylko ten jest prawdziwym Panem, kto własny świat, rzeczywiście ten wewnętrzny własny świat potrafi opanować. To w tym świecie wewnętrznym wypracowuje się nasz charakter, w świecie naszych myśli. Tam trzeba się zwrócić, aby wpłynąć nań dodatnio. Kto stanie się Panem w świecie swoich myśli, ten będzie Panem wszędzie. Źródła słów i czynów wytryskają z tajemnych pokładów naszych myśli. Kto jest Panem tych źródeł, ten jest Panem twierdzy wewnętrznej, która jest w człowieku. Jak stać się Panem w świecie swoich myśli? Trzeba je otworzyć na światło Boże. Gdy człowiek odrzuca Boga, gaśnie światło życia i mrok zapada nad historią. To są słowa Jana Pawła II. Gdy człowiek odrzuca Boga, gaśnie światło życia i mrok zapada nad historią. Dobre myśli, które są we mnie, źródłem tych myśli jest Bóg. Złe myśli, które są we mnie, źródłem tych myśli jest Duch zły. I w myślach toczy się największa bitwa. I aby w nich zwyciężyć, trzeba otworzyć je na światło Boże. I przeczytam wam, bracia i siostry, fragment listu, które otrzymuję od jednej z osób, której towarzyszę duchowo, aby ukazać walkę, jaka toczy się w niej na poziomie myśli. Nosimy tą walkę w sobie, każdy z nas. I słowa, jak łatwo mi pójść za tym, do czego pociąga mnie pycha, która jest w moim sercu. Chcieć być elokwentna, doceniona, zauważona, podziwiana. Jak łatwo mi przychodzi tego szukać i chcieć i dążyć do tego. Szczególnie, gdy Pan Bóg daje mi siły, zdolności i możliwości. Wiem jednak, że nie tędy droga, że chociażbym zdobyła wszystko, co jest tak cenne i ważne w oczach ludzkich, to nie jest to w stanie zaspokoić pragnienia mojego serca.
Gdzieś w tych pragnieniach, o których piszę i które nazywam, słyszę pragnienie miłości. Gdy tak oddaję to Maryi, ona prowadzi mnie do realizacji tego mojego pragnienia. W jaki sposób? Coraz bardziej odkrywam jej prośbę skierowaną do mnie. Troszcz się o to, aby mój syn doświadczał miłości od Ciebie w każdej chwili Twojego życia. Staraj się okazywać mu miłość, gdy się modlisz, gdy idziesz do szkoły, gdy przyjmujesz z cierpliwością trudy fizyczne, przykrości czy jakąś po ludzku niesprawiedliwość od innych. Zrozumiałam, że to, co sprawia mi ból, przykrość, mogę przyjąć jako dar, bo to pomaga umierać mojemu ja. I te sytuacje są mi dane, bym mogła umrzeć sobie i by Chrystus mógł żyć we mnie. Jest taka piosenka religijna pana Marcina Gajdy, która bardzo porusza moje serce. Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. Przyspiesz, przyspiesz moją śmierć. Pragnę umrzeć, aby żyć. Często w ostatnim czasie modlę się słowami tej piosenki, szczególnie gdy widzę, jak trudno mi umrzeć dla tego, co tak ważne dla starego człowieka we mnie. Widzimy tu ten świat wewnętrzny, w którym spotyka się natura z łaską. To w tym miejscu dokonuje się w nas ta wielka bitwa. Dlatego nasze myśli dają o nas prawdziwsze wyobrażenie niż nasze uczynki. Myśli bowiem nie potrzebują się liczyć z opinią, nie mogą się za siebie wstydzić. Myśli bowiem nie potrzebują się liczyć z innymi. Myśli mają za świadka jedynie Boga. Nic nie zmusza ich do poruszania się w pewnych określonych granicach, ani do zachowania pewnych pozorów. A co będzie? To, co decyduje, co ma decydujący wpływ na nasze myśli, to są jedynie wartości religijne. A co będzie, gdy ich zabraknie? Gdy ciemności światowe przez swoje autorytety powiedzą, że nie ma żadnych granic? Sami dobrze wiemy, ile często musimy stoczyć bitew wewnętrznych, aby być wiernymi uczniami Chrystusa. Także zobaczmy, bracia i siostry, jak to wnętrze jest ważne. W czasie rekolekcji mówiliśmy sobie, że największym cudem jest nawrócenie serca. To największy cud, jaki może się wydarzyć na ziemi, nawrócenie serca. I chciałbym na koniec wam opisać, podzielić się tym świadectwem, które 3 tygodnie temu usłyszałem od osoby, której też towarzyszę duchowo. Nawróciła się, wyszła z tych wartości tego świata, doświadczając właśnie tego bardzo boleśnie, do czego to szczęście tego świata ją doprowadziło. I zaczęła szukać Boga całym sercem. Przyjeżdżała na rekolekcje ignacjańskie, sesje, pielgrzymki. Matka dzieci, które odeszły od Boga. I mąż tak samo, ale ona walcząca. Właśnie w tych ostatnich dniach pożegnała mamę swoją. Towarzyszyła jej u końca życia, dzień i noc. Mama miała trudny czas, chorowała na raka, więc chemia. W
wymioty, po prostu ciało wymęczone, zapadnięte policzki, żyły widoczne, po prostu wyglądała bardzo właśnie tak na strasznie umęczoną. I mama bała się śmierci, mówi Agnieszka. Bała się śmierci. Jeszcze jej tata mówił, nie martw się, jak z tamtego świata przyjdę po ciebie w chwilę śmierci, pomogę ci przejść, nie bój się śmierci. I ona jako córka rozmawiała z towarzysząc swojej mamie często o śmierci, wyjaśniała jej, była niejako dla niej mamą, duchową mamą. A mama jej mówiła, jak żebym chciała mieć twoją wiarę, chciałabym, żebyś ty była w godzinę śmierci przy mnie, żebyś mi pomogła przejść z tego świata na tamten świat. I tak Pan Bóg sprawił, że pewnego dnia przyjechała bliższa i dalsza rodzina, były córki niewierzącej i ona poprowadziła modlitwy i pod koniec tych modlitw zwróciła się do Pana Boga. Panie Boże, żeśmy już umodlili naszą mamę, przyjdź po nią, zabierz ją. Ona jeszcze oddychała bardzo głęboko. Zwróciła się też do dziadka. Dziadku, mówiłeś, że przyjdziesz po mamę, przyjdź do Maryi. I tak zakończywszy modlitwę, w tym momencie zaczynają bić dzwony w kościele, 10:15. A mama oddała głęboki oddech i odeszła z tego świata. Wszystkie te osoby będące były pod ogromnym wrażeniem tego, co się dokonało, również te córki niewierzące. Towarzyszyli mamie przez cały dzień, aż do wieczora i co pewien czas postrzegali, to widziały również jej córki, mówi, mamo, zobacz, jak twarz naszej mamy, babci wypiękniała. Na rękach zaczęły znikać te żyły i z każdą gdzieś godziną ciało wyglądało coraz piękniej, promieniowało pokojem i było gładkie, wypełniało się. Doświadczyły niejako cudu. A też się cieszyła, bo jej mama miała takie głębokie pragnienie, żeby być pochowaną w takich czerwonych bucikach, a wiadomo, że jak człowiek umiera, to ciało opuchnie, nie można później ubrać, włożyć. Nie było żadnego problemu. Wszędzie jakby towarzyszyła łaska. I pod wieczór, kiedy już umodlili mamę, zadzwoniła do zakładu pogrzebowego, żeby przyjechali mamę zabrać. Przyjechali i ona zobaczyła, że przynieśli z sobą jakiś worek i chcą włożyć mamę do worka. On mówi, ja się nie zgodzę na to. Ja taką miłością otaczałam moją mamę, żeby mamę do worka jak do śmieć włożyć. Mówi, a mi są takie przepisy. Mnie wasze przepisy nie obchodzą. Ja sama pójdę i przyniosę trumnę. W końcu musieli ustąpić. Przywieźli tą trumnę. Mama pięknie w tej trumnie położona. Pożegnali. W sercach miała taką ogromną radość. Nie będę opisywał dalej, bo musimy kończyć. W każdym razie pomyślmy. Gdyby nie ten cud nawrócenia Agnieszki, jaka byłaby śmierć mamy, jej odejście? Gdyby nie ten cud nawrócenia Agnieszki, czy rodzina mogłaby doświadczyć takiej namacalnej obecności Boga, że przez śmierć, w tej śmierci zobaczyli już blask zmartwychwstania, zobaczyli już to nowe życie w tym obliczu babci czy swojej mamy. Pamiętajmy, człowiek ma duszę, a dusza posiada trzy władze duchowe. Pamięć, rozum i wolę. Troszczmy się o nie. Bitwa toczy się o to, komu ten świat wewnętrzny człowiek podda
Komu ten świat wewnętrzny nas zostanie poddany? Czy Chrystusowi, czy szatanowi? Prosimy naszą mamę, która tu nam króluje w tej świątyni, żeby coraz bardziej prowadziła nas do tego cudu nawrócenia serca. Amen.